Cześć, witam Cię detailingowy dziadzia. Tak jak zauważyłeś w opisie, mała polereczka od firmy Siko model. O właśnie, to jest ważne. Zapomniałem model. Stara dziadziowa głowa jak zwykle zawodzi. Daj mi chwilę, spojrzę sobie w Ale Drogo. Tam ją kupiłem. Koszt, o ile pamiętam, 190 zł? Zaraz będę wszystko wiedział. Momencik. Nie tu. Moje Allegro. Moje zakupy. No i jest niunia. Jest. Polerka Dual Action 300 W. Taki jest opis. 75 mm średnica talerza. Skok 9 mm, czyli dziewiąteczka. Siko i to jest model BLR 300. I teraz tak. Kupiła mi ją moja najmilejsza. Zwyczajnie mnie zapytała, co chce na Mikołaja. No co może dziadzia chcieć? Coś do obróbki auta, kurczę. I stwierdziłem, że wybiorę najtańszą polerę Dual Action z tych mniejszych, czyli powiedzmy mini polerek, jakie są na Ale Drogo. Ogólnie na internecie i znalazłem na Ale Drogo najtańszą. Jeszcze jej nie otwierałem. Nie wiem, co w niej jest, nie mam pojęcia. Tak jak widać, opakowanko, no nie będzie to duża fura. Patrząc na rotację Masnera, to tutaj jest naprawdę maleństwo. A, scyzoryk. Kurde, zapomniałem wziąć. Momencik. Jak to było scyzoryk? A, no tak, to był Leroy. Pierce się kłaniają. Oj, to były piękne czasy. Kurczę, scyzoryk. Do tego jeszcze bodajże również wtedy Wzgórze Japa 3. Przepraszam, SMS. I moment, dobra. Wzgórze Japa 3, Leroy, to były czasy. No dobra. Otwieramy łobuza, naklejeczkę sobie, nie, tam jedziemy. O kurczę, coś przejechałem po czymś, ściereczki do kokpitu, ale otworzyłem. Zobacz, przejechałem po ściereczkach do kokpitu. Ładnie pachną. Co to za ściereczki? Ale za to druga zaoszczędzona. O, sprawdzimy. Firma Italco. Ściereczki do kokpitu. Kurczę, co tu jest? Momencik. O! Chusteczki nawilżane do kokpitu. Otworzyć do uzyskania pożądanego efektu. Jeżeli niekoniecznie poczynić. A, czyli to czyści i od razu nawilża. No proszę. Do uzyskanego efektu, kurczę. Trzeć. Zaraz powąchamy. Całkiem nieźle. I sprawdzimy na rękawiczce. Tak, nawilżane. Czy coś po sobie zostawiają? Nie. Tak jakby były tylko i wyłącznie do czyszczenia. Odparowuje. Zaraz sprawdzimy. Kurczę, ciężko określić. Zapach dziwny. Świeży. No dobra, gratisik jest. Ok, już go zdążyłem go przeciąć. Paragon i tutaj cena tak, 197 zł z wysyłką, czyli równe 200 zł. Słuchaj, nie to kosztowało. Nie, ale sobie przypisałem zakup mojej kochanej żony. Dobra, nacięcia, opakowanie. Przepraszam. Ale zapakowane całkiem przyzwoicie. No dobra, to fru. Nożyk, żartowałem. Tu zostawiamy noża. Słuchaj, tak to wygląda, spójrz. Taka gablota. No co tutaj więcej mogę dodać? No kurczę, no opakowanie ładne. Z tego co kojarzę, to Siko chyba robi też tam jakieś pistolety. Ogólnie tak, moim zdaniem taki trochę chyba pakowacz to jest bardziej niż konkret firma. Ale zobaczymy, a może i konkret. Aż tak dobrze się nie znam. No cóż, pierwszy wrzut. Co my tu mamy? Jest jakiś pad polerski, uchwyt, szczotki są. Zaraz Ci pokażę, zobacz, w takiej torebeczce. Tak jak widzisz. Zaraz odpakuję ją zresztą od razu. Zaraz postaram się czegoś nie przeciąć i nie zepsuć. Okej. Okay. Słuchaj, ja to nagrywam. Dzisiaj mamy 4 grudnia 2020 roku. Film na pewno pojawi się w 2021. Będzie też jeszcze mniejsza polereczka. Jeżeli film był, a zresztą czy był, czy nie był, propozycja tak, czy tak się pojawi. Będzie jeszcze mniejsza polerka, też się pojawi na pewno. Klucz. Szczoteczki, które zaraz schowam sobie w odpowiednie miejsce, trzymam w jednym miejscu szczotki.
No i padł wełniaczek. Zobaczymy zaraz w dotyku, jak bardzo jest przyjemny albo nieprzyjemny. No długi, długi włos. Zobaczymy, sprawdzimy na pewno, czy coś będzie wycinał. Ciekawy jestem. Znaczy wykonanie tego pada tak naprawdę średnie. No, szału nie ma. Totalny Chińczyk. Totalny Chińczyk, nierówno jakoś tak. No bez polotu. Te brzegi widać, że są hardkorowe. Kurczę, no nie bardzo. No, wykonanie mi się nie podoba, ale wiadomo, przy pracy ten włos się będzie rozchodził, więc tutaj się to uzupełni. Zobaczymy. Zobaczymy. To nam niepotrzebne. Ściereczkę już przeciąłem, więc leci do kosza. To też. Klucz zostawiamy. A tu jest co? A nie, to z kartonika jakieś wycięcie. No i nasz łobuz. Nasz łobuziak. O! I do tego jeszcze pad polerski. Na bogato, słuchaj, za 200 zł, kurczę, zakup życia, można powiedzieć. Otwartokomórkowy. Tak, otwartokomórkowy. Sprężysty, o skurczybyk, może być ciekawy. No zobaczymy, no na pewno też, China. Zobaczymy, to nas nie interesuje. I co my tu jeszcze mamy? Instrukcja obsługi. To sobie od razu tutaj zapakuję i w tym będę również trzymał sobie oczywiście szczotki i oczywiście paragonik. I to sobie odłożę tutaj. Kartonik też nie będzie mi potrzebny. Może kiedyś jak będzie jakiś gratis, to w tym poleci do kogoś. No dobra, tego jestem bardzo ciekawy. Łobuziaka. I pierwsze wrażenie. Kurczę, folia też odpada. Mamy 7,22. Słuchaj, w pewnym momencie może się sprzęt wyłączyć. Tak jak zawsze mówię, maksymalnie mogę nagrać 20 minut. Mam nadzieję, że się wyrobię z tym sprzętem. Tak to wygląda. Zobacz. Mam nadzieję, że dobrze to widzisz. I teraz tak, pierwsze wrażenie. Aż zdejmę rękawiczki. Mega przyjemny plastik. Jestem pod wrażeniem. To w ogóle podgumowane jest tutaj. To, ten element do trzymania. Rewelacja. Ale fantastycznie się ją trzyma. Naprawdę. Tu wolałbym, żeby głowica była też ogumowana. Bo tu jest ogumowane. Naprawdę, no trzyma się super. Tutaj, no plastik fantastik. Niestety, kurczę, szkoda. Bo tutaj jakby było jeszcze w gumie elegancko, też by fajnie... Nie ślizgałoby się, tak jak chociaż jak będziesz miał rękawiczki, wiadomo, włącz, wyłącz, elegancko. Tu mamy 6 stopni prędkości, tu ją regulujemy sobie. No jestem kurde ciekawy. Talerz, no już nawet go odkręciłem. Tu się go kontruje, widzę, ok. Tak to wygląda, słuchaj. Mam nadzieję, że cokolwiek zobaczysz. Może jeszcze wstanę, żeby ci pokazać. O, tak to wygląda w środeczku. A tak wygląda z bliska sprzęcik. Obejrzyj sobie. O. Naprawdę, tutaj fantastycznie się trzyma. Tu, naprawdę podgumowane, rewelacja. Szkoda, że tu tego nie ma. No ale cóż, wszystkiego mieć nie można za ten pieniądz. Nożyk zaraz mi spadnie, a telefon do kieszeni. Bo nie będzie dobrze. No dobra. Tego nie otworzę. I teraz tak, chcąc sobie, tu mamy talerz, który jest beznadziejny. Trzeba będzie coś sobie dopasować, o ile się uda. Talerz jest naprawdę beznadziejny. Plastik, fantastik, niby guma, ale jakoś go nie czuję. Kurczę, no nie bardzo, trzeba będzie coś pokombinować. Mam nadzieję, że uda się coś do... A, i teraz tak, klucz. Pstryk, tu o to chodzi, zobacz. Klucz, przytrzymuję sobie tę śrubę, w którą wkręcam talerz. Ciach. No i co? No i co? I jest. Dobra. Jakoś dziwnie. A, bo tu jest z tej strony. Nie, tu jest na to. Dobra. No dobra, pierwsze wrażenie... Wrażenie. Pierwsze wrażenie naprawdę pozytywne, słuchaj, bo ten plastik
ta guma robi tutaj robotę, bo trzymając naprawdę czujesz tak, jakbyś trzymał, kurczę, wyższej jakości furę. Naprawdę. Zdradza tylko ten sprzęt, ten chamska obudowa plastikowa tutaj, przy głowicy. Naprawdę. Tutaj to jest po prostu rewelacja. Bajka. Tutaj się trzyma fantastycznie. Zobaczymy, jak się będzie pracować, bo trzymając i tu regulacja, też może będzie całkiem nieźle. Zobaczymy. Kolejna rzecz. Zobaczymy, jak to fruwa w ogóle. I jaka długość jest kabla. Momencik, daj mi chwilę. Nie wiem, ile tu może być tego kabla. Stawiam, że 2 metry. Tak na oko, średnio. No, w okolicach 2 metrów. Zaraz sobie podłączę, przepraszam. Na chwilę znikam. OK. To co? Pierwszy strzał na jedyneczkę. No niby ma start wolny, bo nie startuje od razu. Spójrz. Czy głośna? Głośna, głośna, głośna. No nie jest to najcichszy sprzęt na pewno, patrząc na to, jak jest mała. Teraz tak, będę chciał założyć na pada i zobaczyć, jeżeli chodzi o ruch orbitalny, kiedy się zatrzyma. No, to jest... No, mocy jakiejś konkretnej to ona nie ma, wiadomo, jest to maleństwo. No, nie jest źle. Grzeje łapkę. Wiesz, co zrobimy? Ja tutaj zaznaczę sobie, momencik, zaraz pójdę po markera, o ile mam tutaj w garażu. Chwilunie. Daj mi chwilę. Mam markera, ale nie wiem, czy on pisze. Zaznaczę, spokojnie. Zaznaczę. Kropę zrobił. Tu w jednym miejscu będę chciał go zaznaczyć. O, kropką, dobra. I zobaczymy. Teraz wstanę. O. Teraz tak, ten wolny start. Kurde. Jest, jest. Czuję, że... Tak, nie startuje od razu, tylko powoli się rozpędza, ale ten wolny start tak jakby go nie było tak naprawdę. Ale jest, jest chwilowe takie jakby zawahanie, przełamanie tego ruchu orbitalnego. No i teraz zobacz, jeżeli chodzi o słabiuteńka, patrz, na jedyneczce ledwo docisnę już ruch. Orbitalny się zatrzymuje. Zobaczymy na szóstce. No, na szósteczce nie jestem w stanie zatrzymać. Może usiądę. Na trójeczce jestem w stanie zatrzymać. A na czwórce już nie. Kurczę, jak za 200 zł. Czyli tak, na dzień dobry, jak za 200 zł, kurczę, sprawia wrażenie całkiem przyjemnego sprzętu. Wiadomo, no nie jest to model z wysokiej półki, ale jestem pod wrażeniem ergonomii tego. Naprawdę, tu się, bardzo fajnie się go trzyma. Tę polerkę. Jedyne co, to tu. Ta głowica plastikowa. Szkoda, że ona nie jest podgumowana. No byłoby perfekcyjnie wtedy, naprawdę. Wtedy było fantastycznie. Nie wiem, czy się nie pokuszę, nie odkręcę tego, zobaczę, co jest pod obudową. Właśnie. Daj mi chwilę. O, rzep trzyma. Ujo, obłędnie trzyma. Jest to chwilę po śrubokręt. Daj mi chwilę. I zobaczymy, co tam jest pod obudową. Jest. Dobra. Śruby też, plastik, fantastik, kurczę. Na czymś koszta musieli ciąć, nie da się ukryć. Zobacz, plastikowe śruby, kurde. Drabin. Plastikowe śruby. Myślę, że one długo nie wytrzymają. Bo jak, już jak je odkręcam, to idą jakoś tak dziwnie. Dziwnie się je odkręca.
A, już. I to jest cała filozofia. Po prostu ta obudowa jest, bo jest, żeby... Aha, żeby się tutaj rękę trzymało na tym w miarę wygodnie. I tu coś jest, żeby to odkręcić. Tak, zaraz zobaczę. Tak, tu jest coś do kontroli, do odkręcenia. Nie mam pojęcia. Aż tak się nie znam na sprzęcie. Tu jest, tu jest na rączkę, której nie będę używał na pewno. A tak poza tym, no cóż, no wracam z obudową. Nic tu nie zobaczyłem. Czyli ta obudowa, bo tutaj wchodzi. Te śruby z obudową odkrywają tylko to, pokazują nam głowicę. Ten plastik jest tylko po to, żeby to ładnie zamaskować, żeby sobie rękę trzymać. I ten plastik zdradza ten sprzęt, że to jest tani sprzęt. Niestety, tu najbardziej zdradliwy jest ten plastik właśnie przy głowicy. Tutaj ten plastik poniżej bomba. Naprawdę super. Dobra, skręcam to. Zobaczymy, czy uda mi się już na dzień dobry gwint zepsuć. Nie, idzie całkiem nieźle. Okej. Okay. Wystarczy. Druga śruba. No zobaczymy, kurczę, no mam nadzieję, że będę miał możliwość przetestowania tego na jakichś panelach, na różnych pastach. Będę chciał zobaczyć, jak wycina ta dziewiątka. O kurde. Czyli nie jest tak cudownie, jak myślałem. Albo ja jestem gramotny, albo ten sprzęt jest... Nie, ta śruba, kurczę, tutaj ma tak... Na początku muszę... O, dobra, poszło. No dobra, no cóż, słuchaj. Na dzień dobry, no. Sprawia wrażenie przyjemnego sprzętu. Za 200 zł naprawdę śmiech, niby śmiech, no bo kurczę, no co to jest 200 zł tak naprawdę? Niektóre lepsze szampony tyle kosztują, więc tutaj mamy sprzęt do polerki, można powiedzieć. No nie jest to za cicha fura, ale podoba mi się... Podoba mi się trzymanie tej furmanki, naprawdę. Rewelacja, fajnie się trzyma. Szkoda, że ten plastik jest taki beznadziejny. No dobra, słuchaj, bo zaczynam się powtarzać. Wstępnie pokazałem, co jest 5, jak wygląda maszyna. Będę chciał w dalszym filmiku, chciał Ci przybliżyć, jak pracuje się tą furą i moje takie subiektywne wrażenia. Czy warto było wydać te 200 zł na tego malucha? A tutaj z myślą właśnie o takich mniejszych, raczej panelach jak panelach, ale przy zderzakach jakieś właśnie przejścia, czy tudzież szyby z tyłu, słupki właśnie AB, między drzwiami też, żeby sobie ogarnąć. I bardziej myślę, że ona będzie mi służyć jako taki one step, bo to cięcia tutaj raczej nie uraczy na tym sprzęcie, mam takie wrażenie. Ale zobaczymy, wszystko się okaże, czy rzeczywiście warto było wydać przez moją małżonkę te 200 zł. No dobra, ja Ciebie zapraszam do dalszej części filmu. Zobacz, jak pracowało mi się tą furą i moje takie subiektywne wrażenie.
give your soul for free. Well, then come and dabble, won't you sell your soul to me? Look at this moment in place. One will laugh in your face and one will be paying the taxes, yeah. I gotta get back in the pace. Gotta wait for the relaxing, yeah. Why you be napping, yeah? Pick up my napkin, yeah. Look at this moment in place, see that I'm open to take. See when I'm up in your place, too many up in your place, too many faces, too many places. Please, oh God, forgive me, gotta tell you what I did is kinda evil. Could've been a deal with you, but honestly, don't need to tell me, devil, would you give your soul for free? Well, then come and devil.
Także pobawiłem się nią troszeczkę. Coś nieco o niej wiem. I tak, zacznę od tego, że jest mega poręczna. Naprawdę. Rzeczywiście jest mini. Mega poręczna, fantastycznie się ją trzyma. Wkurzające jest to, że z tego otworu leci ci prosto w ryja. Mnie w ryja, tobie może lecieć w twarz. To jest wkurzające, bo... No tak, no... I tutaj, ją trzymasz i... Tutaj też jest chłodzenie. Trzymasz ją i ładuje ci w rękę, więc musisz tutaj też uważać, żeby miała chłodzenie oczywiście. Co do sprzętu. Mega głośnie. To jest największy minus. Po prostu popracujesz nią pół dnia i łeb urywa. Tragedia. To jest taka do wzięcia na chwilę właśnie, tak jak widziałeś, wokół klameczek. Gdzieś lampeczki sobie. Fenomenalnie słupki pianoblak. No po prostu bomba. Do tego jest stworzona. Uwielbia, znaczy cięcia nią nie uraczysz. No cięcie jest kiepsko, bo mocniejsze dociśnięcie i w sumie się zatrzymuje, jest słaba. Ale jeżeli chodzi o finisz, ja ją właśnie mam do finiszu. W jakichś zakamarkach, lampy. A słupki, piano, no to po prostu jest poezja. Ja ją określę tak. Polishing, one step i ewentualnie finisz. Czy jest warta tych 100 par złotych? Tak, bo to, co robi za te 100 parę złotych, to jest kosmosik, naprawdę. Jedyne co, to ten hałas. Kurde, no nie do zniesienia, to jest najgorsze. No naprawdę straszne. To wydaje się, jakby tu w środku przynajmniej, nie wiem, co bym odpalił, jakiś agregat. No tragedia, tragedia. Tu, jeżeli chodzi o dźwięk, to jest tragedia. I teraz tak, słupki piano, wskakujesz, ja tak robię. Od ADBL-a pad. Polishingowy, uwielbiam pady ADBL-a. Mistrz nad przy nich się chowa, przy ADBL-u. Menzerna 2500, robisz tym polishing, zostawia ci delikatne przymglenie, albo nawet już zero, ale jak chcesz wyciągnąć, albo jak dobrze ułożysz rękę, to tak naprawdę masz już praktycznie finiszowo, ale jak chcesz wydobyć mega połysk, uwielbia ten sprzęt, jeżeli chodzi o finisz. Pad z Royal Padsa, ten niebieski, co aplikuje woski, ten finiszowy, ten mięciutki. Do tego Menzerna 3800 albo Koch 3M i jest miazga. Wykończenie na tym sprzęcie naprawdę jest fantastyczne. Jako finał sprzęcik do zakamarków jest bomba. Progi jakieś, gdzieś załamania trudne, gdzie na przykład duża rotacja ci będzie się zatrzymywać, bo są, to ten sprzęt sprawdzi się rewelacyjnie, jeżeli chodzi o polishing ewentualnie. Ja tu jednak finisz. Finisz, delikatny docisk, 3,5 tysiąca obrotów, 4. Tak lubi. Tak lubi, wtedy pracuje się nią idealnie. Tak uwielbia rozprowadzenie na 2000 obrotów. Na dwójeczce i później max na czwóreczce. Próbowałem nią na szóstce i piątce, wielkiej różnicy nie ma. Max czwórka, ale najlepiej jest tak 3,5, jak ustawisz, jest wtedy perfekcyjnie. Naprawdę prowadzi się wtedy super. Teraz tak, czy jestem zadowolony z tego sprzętu? Jestem. Z tego względu, że cena do jakości jest spoko. Jedyne co, to ten hałas. Jest głośna, naprawdę. Posłuchaj na czwóreczce. Wolny start. Nie, spoko. No prowadzi się fajnie, trzyma się zajebiście, ale jeżeli chodzi o dźwięk, to jest masakra. No dobra, myślę, że nie będę więcej przymulał. Bawiłem się nią prawie rok. Prawie rok sobie się nią bawiłem. Robiłem tu, robiłem tam. Próbowałem felgi na autach. O, zresztą przy Skodzie też ona, przy moim też aucie tutaj przy Mańku. Były Hondy też, był Volkswagen, był Fiat. O, było tego trochę. Oczywiście wszystko znajomi. I sprawdza się. W zakamarkach finisz, uwielbiam ją, naprawdę. Fajne jest to, że nie muszę nią ciągle pracować, bo mi łeb rozsadziło. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!